Dariusz Marzyciel chyba nigdy się nie zmieni. Do takiego wniosku doszłam, jak weszłam do tej rodziny. Ale dobra, chcę też z nią grać. Chcę też zobaczyć ducha swojej żony z jakiegoś powodu i zostać lekarzem, nie? Więc odnoszę wrażenie, że on sam nie wie, czego chce. Pożegnaj się z nią, proszę. Dobrze, pierwszym krokiem na twoim dążeniu do doskonałości niech będzie popłacenie rachunków. Ziomek, masz jakieś 40 lat i masz, kurczę, wszędzie niezapłacone rachunki. Tęskni za swoją zmarłą żoną. A, to dlatego chcę ducha zobaczyć. Moje największe wspomnienie z tym domem to to, że Szczepan uczył swojego kota srać na tą toaletę. Jak może, kurczę, facet malarz wziąć się w garść? Może na przykład sprzedać to, bo tu oni mają taki syf w tym domu. Mam jakieś własne obrazki w ogóle? Nie wydaje mi się. Mam tylko te, co są w grze, no, czyli śmieszne pieski. Na swoim starym komputerze miałam do tego folderu wrzucone zdjęcia swoich nauczycieli, więc nie wiem, co lepsze. Dariuszowi na pewno bym kogoś znalazła. Teraz moją największą kandydatką jest Balbina Biedak. Nie wiem, czy dobrym rozwiązaniem dla faceta, który nie umie ogarnąć swojego życia, jest to, żeby wychodził za kobietę, która nie umie ogarnąć swojego życia. Ale nie wiem, zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie on Balbiny nawet nie zna, więc... Plus wolałabym, żeby on może zaczął romansować, jak Szczepan pójdzie na studia, bo no może to być dla Szczepana trochę bolesne, że widzi, jak jego ojciec próbuje, nie wiem, romansować z innymi ludźmi. Czyli ty byś chciał się z nią wycałować, to zaproś ją. Ty masz przyjaciół? Aha, no twoja babcia, no to super, tak? Przyjdź do chłopaka ze swoją babcią. Przyzwoitkę sobie wzięła. No chyba, że to przyniosła dla Dariusza. Co ty robisz? A, spoko, tak? To jest ta rzecz, którą się robi w domu swojego chłopaka. Ci się na nią tylko patrzą, nie? Czy ktoś z was ma jakiekolwiek umiejętności gotowania? Nie. A właśnie, bo w sumie największym problemem w tym, żeby on poszedł na studia, jest to, że oni pieniędzy nie mają. To kurczę, może byś się musiał zabrać za jakieś stypendia. W sumie masz jeszcze dużo czasu, nie? Więc na pewno znajdziesz sobie pracę. Może się poduczysz tej charyzmy albo czegoś. To może byś dał radę wtedy finansowo wyrobić. Ale nie wiem, czy zdążysz ze wszystkim. Czemu idziesz podać na górę? Aha, zrobiłeś lekcję. To dobrze, to poucz się czegoś, wiesz? Kupmy mu może coś związanego z pieniędzmi, nie? O, doradca finansowy. To będzie mógł zarabiać pieniądze przez komputer. W sumie może rzeczywiście, bo te stypendia to i tak są bardzo marne pieniądze. W sensie te stypendia za umiejętności. To prędzej zdobędziesz coś za dobre oceny, potem jeszcze coś za bycie dobrym pracownikiem. I to ci chyba będzie wystarczyć, jak teraz sobie już trochę zarobisz. A, jeszcze ta wyszła, super. Weź namaluj martwą naturę. Obraz pod tytułem Moja martwa żona. Marlena Marzyciel, jak ja jej kurczę nienawidzę. You're fucking useless, Marlena. Weź, niech ci się pojawi jakieś narzekanko nad głową. Co, super, pożar, świetny. Pamiętam, że za pierwszym razem, jak grałam w Simsy 2, to zadzwoniłam po straż pożarną, jak się drzewo zapaliło podczas burzy. Czemu robisz psikusy babci? O, 100 zarobił, no to spoko. Najpierw babcię, kurczę, jako jedyną swoją przyjaciółkę przyprowadziła, a teraz jest dla niej wrednym bucem, nie? Poszukaj sobie pracki. Biznes! O, super! Dziwi mnie jeszcze to, że ona nigdy do domu nie wchodzi. Bo jak mam na przykład duchy na parceli Oliwki Widmo, to one non-stop po domu się krzątają, nie? Więc nie wiem, od czego to zależy. Kurde, no on spoko wygląda bez tych okularów. Mam ochotę mu dać jakieś takie normalne, bo w tych jego zwykłych to wygląda jak jeden z braci Dziwak. Kto je makaron z serem na śniadanie? Chyba nawet Amerykanie tego nie robią. Ale dobra, możemy udawać, że to są płatki z mlekiem. Tak, potem jeszcze zagram sobie hakami, bo jakby przypuszczam, że byłoby za krótko, jakbym tylko nimi grała.
Zrobić sobie zdjęcie. To tak zawsze głupio brzmi w tym pragnieniu, że zrobić sobie zdjęcie, nie? Tak jakby jakieś selfie mieli robić albo coś. Co? Nie, odejdź. Sio, precz, akysz. A ten już prawie skończył ten malunek. O, super, ciemność, tak? Widzę ciemność. O kurczę, już awansik, to dobrze. Minimalna pensja, no spoko. W porównaniu do tego, co jego ojciec zarabia, to i tak jest dużo. A ten przypalił, kurczę, hot dogi. Z czekoladką. No i czemu od siedzenia na tym niewygodnym drewnianym krześle nie podniósł ci się komfort? Okej, to w sumie tyle by było, jeśli chodzi o marzycielów, nie? Zaraz już ranek będzie. Za 8 godzin. Ich wprowadziłam sobie do tego domu i z tą minimalną ilością kasy, z jaką oni zaczynają, to postarałam się ich jakoś tak w miarę ludzko urządzić. Trochę zostawiłam sobie tych pieniędzy. Tak na razie czego, nie? Bo nie wiadomo, jak to będzie. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że temu się zesrała chemia i nie wiem, o co chodzi. A w wyposażeniu nawet nie ma tej buteleczki, muszę mu ją dać od niej. Dałam mu aspirację drugorzędną popularności, bo to do niego pasowało. A znowu Esmeraldzie z moich wyliczeń by wychodziło, że albo rodzina, albo romans. Więc naprawdę nie wiem. Myślę, że poczekam i zobaczę. Tak więc walnij sobie kielona. Tak. No i to mu się wylosowało. Facet zmiennym jest, tak? Nie wie, czego chce. Chociaż nie, może to raczej można powiedzieć, że właśnie jest bardzo otwarty na wszystko. Ta znowu, jeśli graliście w jedynkę, to pewnie wiecie, że ona kiedyś chciała być piłkarską jakąś tam gwiazdą. I teraz tu jest napisane, że teraz w sumie już nie chce. Ale właściwie to mi się akurat u niej wygenerowało pragnienie życiowe, żeby być legendą sportu. Więc kto wie, może bym wróciła do tego, co nie. Nie wiem jeszcze, czy oni by szli gdzieś na studia, nie? Wyglądają mi trochę na takich zdolnych, ale leniwych. Okej, to poczekamy chyba na gazetę i wtedy sobie podejmiemy jakąś decyzję o pracy. On by chciał w ogrodzie pracować. Na pewno bym mu chciała właśnie ten ogródek zrobić, ale znowu robienie ogródków jest strasznie drogie. I tutaj można potem kupić w środek domek Biedronki, dzięki czemu będzie mniej owadów. No, mogę już teraz w sumie kupić, mimo że no. Dobra. Trzeba się poświęcić finansowo, okej? Użyźnij, no to potrzebujemy czegoś na kompost. Możesz sobie kopać może w poszukiwaniu skarbu? Ja wiem, że to trochę cheatowanie, ale może jakieś śmieci znajdziesz. Chociaż nie, bo tu chyba śmieci się nie da znaleźć kopiąc. Co znalazłeś? Kość. No, ja bym się bała, jakbym widziała, że mamy kość w ogródku, ale spoko. Muzyka to nie. Dziennikarstwo też chyba cię nie kręci. Poszukiwacz przygód. Z tego wszystkiego to dla niej by chyba najbardziej dziennikarstwo pasowało na razie. Mi się wydaje, że ona by była taką troszeczkę pracoholiczką i po prostu ciągle szuka, co ze sobą zrobić. Więc głupio jej jest siedzieć teraz w domu i po prostu koniecznie chce sobie jakąś pracę znaleźć. Czemu ten mapę znalazł do wioski? Takie mizu, kurczę, super. Nie możemy przeznaczyć komputera na kompost, nie? Dobrze, to weź to dziennikarstwo. I możesz chyba iść do pracy, nie? Tak. To się da przeznaczyć na kompost? Tak, a to dobrze. I co, i teraz możesz użyźnić? No ale. Ech. Halo. Bo ja nie wiem, jak ten kompost działa. Myślałam, że to ci daje użyźnienie. Nie wiem, weź sobie zacznij użyźniać po prostu rzeczy. Nie chcę im teraz przepłacać na to hobby, nie? Ale z drugiej strony, czym innym ma się on zajmować, kiedy Esmeralda pracuje, nie? Impreza się zrobiła. Czemu ona? Dlaczego? Co? Chillera z sąsiadami. Kogo ty przyprowadziłaś? Kto to jest? Dołącz może do tego spędzania czasu, żebyś sobie przyjaciół znalazła. Czy mam dla nich jakiś tak, mogą patrzeć na kartony i to im podniesie zabawę. Dużo logiki, nie? Aha, no to super, dzieciaku.
Aha. A, dobra, to ja jestem z banem, a nie gra. Dobra, nieważne, oddaję honor grze. Że on się nie czuje niekomfortowo, kurczę, stojąc w piżamie przed wszystkimi ludźmi. Okej, no ja myślę, że oni mają na tyle stabilny, kurczę, poziom finansów, że on mógłby sobie rozwijać to ogrodnictwo. Ale nie wiem, czy to nie jest za późno, bo przecież tutaj trzeba patrzeć na pory roku, jak się coś sieje, nie? Ja nie wiem, ja jestem bardzo zagubiona w tej grze. Może pieska pójdziesz sobie kupić, chociaż ja nie mam tutaj sklepu ze zwierzętami jeszcze. Może zobaczymy, czy nie ma żadnych do zaadoptowania? Ambitne imiona, nie? Szczeniak, 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 książę. Dobra, nie wiem, bo to jednak kurczę drogo kosztuje. A możesz się z tym pieskiem zaprzyjaźnić? To może byśmy mieli darmowego takiego. A, i zaraz pies nam będzie właził i psuł wszystko. Czy możemy zablokować drzwi dla zwierzaków? Zostajesz tutaj, psie. I ty byś się chciała z tym Orlando zaprzyjaźnić. Ale może byśmy poszli w ogóle na parcelę publiczną z tobą? To co, ona chce grać w szachy. Takie tam rzeczy, które można robić na basenie. A może byś się opalała trochę? O, dobra, nieważne. Nieważne, jest chyba trochę za późno. Liczyłam, że tu jakieś dzieci przyjdą, nie? Tymczasem... Jest! Jest! Nasz przyjaciel! Aha. No to super. Świetny początek przyjaźni. Powiedz mi, gdzie ty idziesz? Aha, on jest pewnie inteligentny i idzie sobie pograć w szachy i dlatego nie może, kurczę, na nikogo zwracać uwagi. Kurde. Stój. Przebierz się w coś. Nawet mój kod na przebranie nie działa. O, czy to jest nasz stary przyjaciel? Tak, ty jesteś lepszy od Aleksandra. Chodź do nas. No i wszyscy sobie idą. No i co? No i dupa. Nie podoba mi się to, idę do domu. No ale dobra, możesz chyba zadzwonić do tego swojego kolegi, bo już prawie jesteście przyjaciółmi, więc... Bo ty byś chciała z nim poflirtować, nie? A, bo wiosna jest, to pewnie dlatego. Ale dobra, no dużo się nie działo. Największym problemem w tej rodzinie jest teraz sytuacja finansowa. Tym bardziej, że Daniel i jego rodzina jakoś tak nie bardzo mogą pomóc, bo sami nie są w jakiejś super dobrej sytuacji, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłych dniach. Okej, to właściwie ja jakoś się ostatnio nie trzymałam tego poprawiania siłą wyglądu, bo szczerze zapominam cały czas. Więc na pewno bym może Janowi dała już jakiś taki delikatny zarost. O, ta by chciała się z nim całować i w ogóle. Fajnie, że chcecie robić ciekawe rzeczy, jak ja kończę, nie? Super. Świetnie. Dzięki. Coś takiego mi się wydaje, że pasuje w sam raz. No ten normalnie kurczę przyjaciel wszystkich. Trochę wywalony na żonę. Bo poszukałabym jej jeszcze pracy po raz ostatni. I co, i sport? O! No i proszę bardzo. I to nawet dzisiaj masz trochę później pracę, więc super. Dobrze, ja dziękuję za oglądanie. Miłego dnia Wam życzę. Pa, pa.